Ona jest zadowolona, że ha, tak, widzą we mnie ofiarę, jak fajnie, a tyle atencji dostaję. Ja jestem, ta, jestem tu ofiarą, jestem niewinna, o, facet uprawca. Kurwa, komedia. Ale weźmy kamerę. Poczekaj. Laska Gold Diggerka z gołym okiem. Widać po zachowaniu. Myślałem, że będzie śmieszny. Nie wyciąga brudów. Przecież cały ten wasz stream, czy jakkolwiek to można nazwać, to jest jej wyciąganie brudów. Ale tak, żeby... Ale jakich brudów? To był kurwa... Brudów! Wiedział, człowieku, jakbyśmy wyciągnęli... Dobra, wyciąga brudy. Upadło. Dobra. Co? Zobacz, wystraszył się, k***a? Bo coś prawdę ktoś powiedział? Jak tą tigerkę ma na magika, no kurwa, faktycznie polskie miliony. Nie, stój, ja muszę coś zmienić. Ferrari, czy ty jesteś normalny? Laska Gold Diggerka, co widać gołym okiem, widać po jej zachowaniu. Ty mówisz, że nie wyciąga brudów. Przecież cały ten wasz stream, czy jakkolwiek to można nazwać, to jest jej wyciąganie brudów, ale tak, żeby siebie postawić w jak najlepszym świetle. Czy ty słyszałeś w ogóle, co ona powiedziała? Że sobie nie ma nic do zarzucenia w tej relacji, że generalnie on jest wszystkiemu winny, bo ta mamuśka, jaka ona zła, bo tu w kadrze jak będziesz... Są jakieś dowody na jej słowa? Czemu ty łykasz jak pelikan? Czy ona ma jakieś klipy? Czy są gdzieś jakieś klipy, do których on można się odnieść, że faktycznie ja uwierzę, że takie coś miało miejsce? Jeśli będą jakieś dowody, że niby ktoś do niej się dar, bo ona gdzieś w kadr wchodzi. Ale czy ty słyszysz, co ty w ogóle nie wchodzi, nawet nie kwestionujesz tego, co ona mówi. Ona mówi, że no, ona sobie nie ma nic do zarzucenia. Czyli on jest winny wszystkiemu, a ona je. Nie. No bo standardowo, laska, z którą wchodzisz w relację, 180 stopni inna niż ta, z którą się rozstajesz. Zrobisz siebie najgorszego, byle siebie wybielić. A ty jej pomagasz w tym. A teraz pokaż mi jeden z drugim branżę, w której dominują samice. Branżę, która nie bazuje na jej seksualności i na jej urodzie. Branżę, w której są olbrzymie pieniądze. Nie znajdziesz takiej. A ty, Ferrari, jeszcze chcesz w nią pompować całą masę hajsu. Robić z nią, jak to nazwałeś? Jagę? Wiesz co? To po prostu przy tej publiczności wspomnij o UEFA. Niech UEFA sobie założy. I przy okazji niech sobie zniszczy całe życie. Niech sobie zniszczy potencjalne relacje z mężczyznami. Ale przynajmniej będzie zarobiona, będzie happy, będzie mogła kolejną torebkę sobie kupić. Do jakiegoś tych sklepu nie będziesz musiał ty jej ciągnąć, będzie ją stać samemu pójść do tego sklepu. No, pomóż jej po EF-ie. No, czemu nie? Rozpromuj, obniż jej wartość. Niech ma zmarnowane życie. Dobra robota. I sprawiaj, żeby jej ego rosło w stratosferę, żeby miała jakieś kosmiczne wymagania później od facetów. Rób to! Czemu nie? Ferrari, nie puścisz dalej, bo co, za dużo prawdy powiedziałem. Co, boisz się, żeby to ludzie usłyszeli wszystko? Robisz z niej ofiarę. A ona jest taka niewinna. Mówię, zapytaj ją, co ona zrobiła nie tak w relacji. Jeśli nie jest w stanie nawet jednej rzeczy wymienić, a na niego wszystko zarzuca, że on jest winien wszystkiemu, że on i jego matka są tylko winni, a ona jest niewinna, to ty tego nie jesteś w stanie kwestionować. Gdzie są dowody? Gdzie są klipy? Gdzie jest nagranie, które pokaże, że on ją do czegoś zmusza, że on ją zmusza do picia, do czegokolwiek, a nie, że on na przykład naleje i ona sobie to pije. Ja nie wiem, bo ja nie oglądam patologii. Ale ty nie jesteś w stanie kwestionować, ty ją bronisz jak ten biały rycerz. I tak jak mówię, wiesz co, pomóż jej, wiesz w jaki sposób, wybustuj ją. Załóż jej UEFA. Okej? Okay? No, tak jej pomożesz. Zniszcz jej życie. Czy ty, Ferrari, będziesz z nią w relacji? Czy długoterminowej? Nie, że tylko przelecieć, bo kto normalny chciałby być w relacji długoterminową z laską, którą posuwał Magikarp albo mini kreweta? Czyli na przykład taka Paulinka. No, mało kto by chciał być z kimś takim w relacji. Na pewno jest facet, który ma do siebie szacunek, który ma do siebie choć odrobinę tego szacunku. Najwyżej przegryw będzie z kimś takim w relacji. A to, co wy robicie, to sprawiacie, że jej ego leci w kosmos i będzie miała wygórowane oczekiwania, które już ma wygórowane. Pompujecie jej social media, sprawiacie, że jej się będzie wydawało, że ona jest wartościowa, ponieważ wy się nią zainteresowaliście tylko po to, żeby ją przeruchać tak naprawdę. No nie oszukujmy się, do niczego innego ona w waszych oczach się nie nadaje. I wydajecie na nią 100 koła i ona będzie oczekiwała, że kolejny facet, który się pojawi, to przynajmniej tyle na nią będzie wydawać. Bo ona swoich standardów nie obniży. Wy tak naprawdę jej szkodzicie, a nie pomagacie. Druga przyszła, atencjuszka, zobaczyła, że jest ponad 100 tysięcy, około 100 tysięcy osób na streamie. Od razu na mesie się skontaktowała, że ona chce przyjść. Ta od jakiegoś miksera, co wrzucała storki i też publicznie brudy prała, że rzekomo ją... I siedzi tam u nich. Uśmiechnięta. Komedia.